Witajcie, moi drodzy. Szykuje się coś, czego jeszcze nie było. Kedron od lat przyzwyczaił nas do swojej innowacyjności, jeżeli chodzi o keyboardy z aranżerem. Pamiętamy model Kedron Audia. Tutaj stoi za mną moduł Audia 4. Pierwszy instrument, który miał prawdziwe gitary, prawdziwe perkusje i na tamte czasy robił totalną rewolucję w świecie keyboardów. Później mieliśmy serię SD, gdzie również były te live gitary, te live dramy i udoskonalone zostało EDM-owe brzmienie. Natomiast totalną nie ewolucją, a rewolucją w świecie keyboardów jest Kedron Event. Bo dla ludzi, którzy grają, to jest ważne. Dla tych, którzy grają. W tym instrumencie mamy brzmienie, jakiego jeszcze nigdy w żadnym aranżerze nie było. Osobiście moim zdaniem największą robotę robi sekcja Real Bass, czyli żywy basista, który gra w keyboardzie, bo przez to keyboard przestał jechać typowym keyboardem. Zawsze te keyboardowe basy były bardzo dalekie od ideału, a tutaj mamy nagranie żywego muzyka, gdzie słychać te pociągnięcia po strunach, rezonowanie, a przede wszystkim te pętle są nagrane przez niesamowitych muzyków, którzy grają z nami w naszych akompaniamentach. Więc Kedron Event wprowadził totalną rewolucję w tym świecie aranżerów. Moi drodzy, mamy rodzinę instrumentów z serii Event. Standardowy 76-klawiszowy Event, wersja krótsza 61 klawiszy oraz wersja modułowa Event X, czyli pozbawiony klawiatury Event, którego możemy podłączyć do zewnętrznej klawiatury sterującej i grać. Moi drodzy, a co by było, gdybym powiedział wam, że tego dużego Kedrona Event możecie mieć w tablecie? Szykuje się coś, czego jeszcze nie było. Pierwszy taki produkt na świecie. Mam ogromną przyjemność powiedzieć wam, że do tej rodziny eventów dołącza jeszcze jeden event. A oto i on. Kedron EVM, EVM, jak kto woli. W tej małej skrzyneczce zawarte jest całe serce i cała dusza i cały system instrumentu Kedron Event. Pudełeczko o wymiarach 27x20x6 ma w sobie wszystkie real style, wszystkie live gitary, wszystkie real basy i całą zawartość instrumentu Kedron Event. Ponieważ w tym małym pudełeczku jest event. Jak to działa? Przecież to jest tylko jakieś małe pudełeczko, podobne do mini komputera. Wystarczy, że macie tablet i w sposób bezprzewodowy łączycie tablet z Kedronem EVM i na wyświetlaczu tableta widzicie ekran eventa i przyciski oraz potencjometry przeniesione z obudowy instrumentu. Bezprzewodowo. Dzięki temu osoba, która gra, nawet nie musi mieć tej skrzyneczki obok siebie. Ona może być schowana gdzieś pod mikserem, w case'ie nawet jakimś, ponieważ bezprzewodowo łączy się z tabletami. Więc wystarczy klawiatura sterująca albo inny instrument, który już macie i tablet, który można położyć na pulpicie na nuty. I wtedy mamy do dyspozycji pełnego Kedrona Event. Dzięki temu małemu pudełeczku. Oczywiście mamy również moduł Event X, który jest również świetnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy chcą rozszerzyć instrument, który już mają o Kedrona Event. Ale pamiętajmy, że dzięki takiemu modułowi EVM możemy być jeszcze bardziej mobilni, jeszcze bardziej minimalistyczni, ponieważ nawet mając jakieś stage piano, zamiast rozstawiać moduł, zamiast rozstawiać statywy do modułów i tak dalej, możemy tylko położyć tablet na pulpicie na nuty i mieć pełnego Kedrona Event. To jest niesamowite. Jest to pierwszy tego typu produkt na świecie. Totalna rewolucja w świecie aranżerów, że w tak małym pudełeczku możemy mieć potężny instrument, flagowy keyboard. Z powodzeniem również tylko dla wokalistów albo dla akordeonistów. Mamy statyw mikrofonowy, uchwyt na tablet do statywu i wszystko. Moduł EVM może być obsługiwany na wiele sposobów. Myślę, że obsługa z tabletami to będzie najpopularniejszy sposób, ale możemy również podłączyć do niego bezpośrednio chociażby monitor dotykowy. Też możemy go obsłużyć w ten sposób. Możemy podłączyć również zwykły monitor oraz myszkę komputerową. Też możemy obsługiwać w ten sposób, jeżeli komuś tak by pasowało. I przechodzimy właśnie do drugiego aspektu tego urządzenia. Studio.
ponieważ Ketrona EVM będzie można obsługiwać również z poziomu komputerów osobistych. Co nam to daje? Byłem również zaskoczony, ilu ludzi pracujących w studio zainteresowało się Ketronem Event ze względu na jego pętle, real instrumenty, tak? Przede wszystkim real bass. Dlatego EVM może być również świetnym urządzeniem studyjnym. Można gdzieś zamknąć go gdzieś, nie wiem, w raku, gdziekolwiek, tak? Może być podłączony bezprzewodowo albo przewodowo kablem Ethernet do routera i może działać w sieci w twoim studio i być takim instrumentem obsługiwanym z poziomu komputera, gdzie po prostu produkując muzykę będzie można wykorzystywać real basy, live gitary i nie będzie trzeba kupować dużego keyboardu albo skrzynki modułowej, tylko coś takiego małego. I wtedy można wykorzystywać w komputerze te wszystkie pętle real, które są na pokładzie Ketrona Event. Czym jest ograniczony względem wersji keyboardowej? Praktycznie niczym. Jedyna różnica to brak wyjść auxowych z tyłu, podobnie jak w module Event X, ale za to Ketron EVM ma zasilanie fantomowe na mikrofon, czego nie ma żaden inny Ketron Event w serii, ani Event klawiszowy, ani moduł Event X. Jedynie EVM ma fantoma na mikrofon. Więc podsumowując, w obudowie mikrokomputera macie całe serce dużego instrumentu Ketron Event. Oraz, co ważne, ten instrument jest oczywiście w pełni kompatybilny z dużym eventem, więc jeżeli są jakieś rozszerzenia na duży instrument event, EVM tak samo wszystko odtwarza, ponieważ ma to samo serce. Moi drodzy, ja już miałem przyjemność widzieć i bawić się prototypem tego Ketrona EVM w maju 2023 roku, kiedy miałem przyjemność być w fabryce Ketrona w Anconie. Bardzo miło wspominam wyjazd, naprawdę Ancona piękne miasto. I tam już właśnie bawiłem się, pokazano mi właśnie, jak to działa z iPadem. I już wtedy na mnie zrobiło to wrażenie, że to jest coś, czego nie było nigdy, no nie? Teraz wszystko ma być zminiaturyzowane, wszystko ma być jak najbardziej kompaktowe. Zobaczcie, Event 61 klawiszy to jest najbardziej kompaktowy, profesjonalny, flagowy keyboard na rynku. I wszystko mi się wydaje idzie właśnie w tą stronę, dlatego to jest kolejny krok naprzód. Zamknąć serce tak potężnego instrumentu w tak małym pudełku. Dziękuję wam bardzo, moi drodzy. Już niedługo więcej szczegółów dotyczących modelu EVM, prawie jak EDM, ale nie mylmy, EVM. Obserwujcie strony ketronowe. Na stronie ketron.pl już pojawiła się oficjalna broszura ze szczegółami, ze specyfikacją, ze zdjęciami instrumentu EVM. Dlatego zapraszam na ketron.pl. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!